Siema, z tej strony Dawid Wajks, to jest pierwszy odcinek z gry, która bardzo przeze mnie zapowiadana. W ogóle tam chapter 3, bardzo fajna gierka, nowy chapter wyszedł. Nagrywam oczywiście pierwszy chapter, drugi chapter właśnie wyszedł, ostatnio trzeci chapter, więc go nagrywamy. Spokojnie, FNAF-a też nagram, tylko jak wyjdzie wersja non-VR, oczywiście Help Wanted 2. Ale na razie się skupiamy na Poppy Playtime 3, chapter 3, przepraszam. I śmieszna jest w ogóle okazja, kiedy to nagrywam, bo nagrywam to po studniówce, tak? Jestem po studniówce, ale jest pierwsza w nocy. Pierwsza 15, pierwsza 30 już powoli. Więc jeden odcinek gdzieś sobie nagram i ogórnę, o co chodzi w tej gierce, bo naprawdę jest ponoć mocna. Tu widzimy już mniej więcej antagonistę tegoż tutaj chapteru. Dobra, przeczytajmy opis. In the aftermath, oczywiście w the train crash, you now find yourself stranded in the depth with a new goal in your sights. No, czyli oczywiście po zderzeniu się z... No, po prostu po przebiegu... Po stegą, no, po... Jak to jest z tego? Jak to po polsku powiedzieć? Po sklasz... No, kurde. Po polsku, no, po zderzeniu się, szukałem tego słowa. Po zderzeniu się... No, po rozpierdzieleniu się... No, co ja gadam? Po rozwaleniu się traina... No, pociągu, jego, ja nie wiem, z angielskiego to masz iść na polski. Ja mam taki problem, a to jest dla... To jest... Ja przecież rozumiem w głowie, tylko ja nie umiem tego na słowa przekazać. Dobra. Po rozwaleniu się pociągu, tak? Znajdujemy się w pozycji... w takich ciemnościach z nowymi celami na naszym wzroku. Powiedzmy to tak mniej więcej. W naszych oczach, tak. Dobra, nie umiem tłumaczyć. Dobra, jasne, dawaj. What's the time? Playtime! O kurde, ale że to się tak zaczyna? Wow. Podoba mi się. To jest odcinek jakiś! Ej, ale to wygląda tak profesjonalnie. Naprawdę bardzo profesjonalnie to wygląda. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. O kurde. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep! Hey. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a YouTuber cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Ej, ale ja nie wiem co powiedzieć. Czekajcie, jak będzie miejsce, gdzie będziemy mogli się zatrzymać, będzie zajebiście. Loading? LOL? Ej, proszę, tylko mi nie laguj tu, bo to jest nowy komputer. Wow, ale to profesjonalnie wygląda.
Oho. Czy to my jesteśmy? Jej, dobra, ej, ale powiem wam, że to tak profesjonalnie wygląda, że to jest niesamowite. W porównaniu do dwójki i do jedynki, to jest mocne. A ludzie mówili, że to jest mocna gierka, ale... Jejku, ale to jest płynne wszystko, z nowym kompem, bo pamiętacie, jak ostatnio nagrywałem na nowym kompie, na starym kompie jeszcze. I wtedy to była tragedia. Ale raz nowy komp jest bardzo płynny. To jest bardzo płynne. Dobra, idziemy. Co tu się dzieje? No to się zamyka powoli, no. Czy ja powinienem uciekać? Ja chyba powinienem uciekać, widzowie, ale... Ja zapomniałem, jak się grało w tą gierkę, ale... A może nie powinienem? Dobra, ja chyba powinienem uciec. Dobra. Nevermind. To gdzie? A tu, dobra. Idiota. Tylko ja nie wiem, czy ja tak umiem wchodzić, dobra. Uciekamy. Jak coś, to ja nic praktycznie o tej grze nie wiem. Nic o nic. Dobra, jesteśmy gdzieś. Tu, around for a joke, to było ok. To jest... To znamy, to. Czy ja się mogę na tym przyciągnąć? Mogę, dobra. Okej. Jejku, bo ja nie pamiętam, jak się w to grało już. Ja to wieki temu grałem. Jezus, gdzie my jesteśmy? O lol. Mogę tu spaść? Czasami idiotyzm wielce wskazany. Jezus, my będziemy w tym samym miejscu znowu. Dobra, speedrun. O, skakuj tu. Dobra. A, bo to jest drabina w ogóle. Patrzcie, dopiero teraz to zauważyłem. Okej. Shiftem się szybciej biega chyba. Dobra. Dobra, poskoczyłem. Ja muszę tu skoczyć, dobra. Trochę DPI mam za dużo, ale... Kurwa, jak to zmienić? O! Tak na stówkę dać i będzie git. O! Apply, yes! Trochę... Może trochę jest lepiej? Nie wiem. Jezus, jaki... O, ja damage dostałem! To jest full damage, dobra. Już widzę, że mi idealnie idzie w tej gierce. Come on. Jaki... Dobra, poczekajmy tam. To nie ma co speedrunować. Poczekajmy. Musimy się tu dostać. To jest dużo przestrzeni w ogóle. Dawaj. Nice. I tutaj jeszcze. Dobra, nice, mamy to. Jesteśmy w nowym pomieszczeniu. Co jest? Playtime. Let's go. O! No właśnie, dobrze! Ej! Nie wiem, czy to było wcześniej. Czy ten crouch był? Może był. Ale nawet jeśli był, to dobrze, że to przypominałem wszystko, bo... No, tamten chapter ostatki to był bardzo dawno temu. Dobra, czy tu jest coś fajnego? Pozwiedzajmy sobie trochę. Ja tu nie chcę spadać za bardzo, powiecie. Tu rzeczywiście da się spaść. Chyba w dwójce się nawet nie dało niekiedy. Co to tam leży? Mi się to nie podoba. Nie mogę tego powiedzieć. Niestety. Nie wiem... Nawet nie wiem, jak będzie ze straszeniem w tym grze, w tej grze, naprawdę. Czy będzie coś mocnego, bo ja nie pamiętam. Znaczy, ta gra z reguły powinna być.
Help? Tościu cierpiał. No ale jest ten antagonista nowy, co jest bardzo fajnie się zapowiada, nie? Taka scenka też była bardzo fajna. Dobra, już utworzyłem to. Ale gra jest bardzo płynna, muszę to przyznać. Znaczy, ja mam też nowy komputer, ale... Może na nagraniu trochę ścinać, bo wiadomo, na nagraniu to zawsze jest... Ja nie umiem po prostu OBS-a ustawić, żeby on nagrywał... Bo ja mam wszystko zajebiste, tak po prostu OBS-a nie umiem ustawić. Ja OBS-a nie umiem ustawić, dlatego... Ja tego mam tak... Znaczy, nie jest problem z OBS-em, właśnie nie jest problem z OBS-em. To chciałem zaznaczyć. Bo... Po prostu... Żeby mieć zarąbiste... Oj, no... No, dude... Żeby mieć zarąbisty... Zarąbiste wideo, to ja bym musiał to renderować, wiecie? I jest kilka problemów, bo jest... Pierwszy problem jest taki, że... Ja mam jeszcze na 60 Hz nagrywam, czy 75. 75 nagrywam. To wiadomo, że jest... O, dobra, zrobię to. Trochę mi zleczyło teraz, ale to nic. Oh no. No, że jak mam komputer z mniejszą ilością hersów, to wiadomo, że czasem też trochę przycina niż, bardziej niż powinno. Ale przede wszystkim ja po prostu nie chcę wydawać hajs na jakieś programy do edytowania, jak praktycznie edytuję. A program, na którym jestem... Ej, poczekaj chwilę. Na którym ja edytuję jest po prostu... Powiedzmy sobie szczerze, bardzo... Bardzo średniej jakości produkuje. Więc ja rzadko w ogóle tego, wiecie o co chodzi. Przycinam te filmy, jak przycinam, to są trochę w gorszej jakości. Ale ja nie jestem też youtuberem, ja nie chcę coś po prostu, żeby mieć wszystko jego perfekcyjnie. Znaczy jestem youtuberem, ale nie takim. Ja po prostu chcę mieć się fajnie bawić, a nie, że wszystko musi być idealne, tak? Więc trochę tam przycinanie to tam dla mnie pikuś. Ważne, że fajnie ogląda, fajnie gra. I że jakoś nie jest to bardzo przeszkadzające. Czy ja muszę to sobie zrobić? Czy to za chwilę mi coś wyjdzie? Czekajcie, bo ja skąd ja przyszedłem w ogóle? Ja spadłem skądś, tylko skąd? Ja się boję, że ten za chwilę gościu mi wyjdzie za chwilę tutaj. No może jeszcze nie tak wcześnie. Coś chyba trzeba tutaj zrobić. Aha, no tu się... Czekajcie chwilę, bo ja już się pogubiłem. Nie, bo powiedzieli mi crouch, ale... No i mogę iść tu lub tu. Chyba, że chodzi o... Nie wiem, może jestem po prostu... A, no tak. Dobra, nie widziałem tego. VHS-y! Dobra, tego mi brakowało. O, właśnie mamy... Mamy jeden... Dobra, tego nie wiedziałem. Tylko ja mogę zamknąć to normalnie. All right. Miss Harper, o kurde, ja nie lubię takich rzeczy. Explain the situation. Spare no detail. Well, like any night, all the children were getting to sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was... boiling beneath her skin. She saw something too. Something horrible. She... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes. A monster, she said. Said that it was colorless. I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. What? I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal. And we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Okej, to było dziwne.
Ej, w ogóle ja sobie przypomniałem, że była ta lalka jakaś, kuźwa. No właśnie, to jest taki mankament takich serii trochę dłuższych, jakby gier, które nie kończą się w jednej gierce, ponieważ bardzo ciężko jest sobie przypomnieć, co było kiedyś, nie? Jakby, no, ostatni chapter chyba wyszedł nawet 2 lata temu, drugi, chociaż nie jestem pewien, sam nie wiem, może rok temu. No i wiecie, wtedy to było. Się grało i tak dalej, pamiętało i się wszystko pozapominało, co się tam w ogóle działo w tym drugim chapterze, nie? Więc to jest trochę taki mankament takich gier, ale oczywiście to można sobie nadrobić. O co chodzi z tym? Bateria jakaś. A ja może tu. Kuźwa, chodź tutaj. Jezus, co tu się. Dobra, to jeszcze mogę. Ty, ja tego nie robię! Ty gra mi sama. E? Czekajcie, czy o co chodzi? Ja nie rozumiem, gra mi sama. What? Czekajcie, gdzieś tu było to drugie. O, handicap. Tu mogą być bugi w tej grze, bo to jest nowa gierka, nie? Znaczy, po premierze chyba. Premiera była 3 dni temu. Nie wiem, kiedy też to wrzucę, postaram się od razu. Bo jeszcze też jest ta seria starych gierek nagrana, ale to nie wiem, kiedy wrzucę. A to się postaram jak najszybciej, bo to jest jednak taka gra, którą przydałoby się szybko wrzucić, bo to jest wiadomo. No, Poppy Playtime trzeba nagrać, trzeba wrzucić. Pamiętam, jak kiedyś był hype na pierwszy tego chapter, naprawdę. Ej! Były takie! To było zarąbiste! Były takie kartoniki i jeden był pokazywał datę, że urodziny, kiedy Markiplier miał urodziny, nie? Taki jeden gościu był. Właśnie ja się dowiedziałem o tym, że to był easter egg i gościu się nieźle zdziwił. Taki YouTuber z Anglii. What? Dobra, gdzie mam teraz iść? Tu? Ej! Pamiętam to, ej, muszę sobie wszystko przypomnieć tutaj. Ej, czy ja mogę tu tabem? O co chodzi? Widzicie w prawej górze, że coś jest. Ale o co chodzi? Dobra. Ja wam muszę mieć tą elektryczną i później szybciutko zdążyć. Dobra, idziemy. Nice. Coś tu mi dzwoni. Dobra, odbieram. Halo. Czy będzie nam ktoś pomagał? Nie wiem, czy to jest ta lalka, czy to ktoś inny jest. Weźmiesz to kiedyś? Dawać. Ja wiem troszkę, ile ten odcinek tutaj nagrywa. 18 minut. No nie będę jakoś długo go nagrywał, bo jest noc. Ale tak myślę, że z 30-40 minut będę nagrywał. Co to jest? Ooooooh! Ooooooh! To już pamiętamy. Ale kto to gadał w ogóle? Tak, bo my jesteśmy w Playcare jakimś. Mogę zginąć? Kto to jest Oli? Ja Jezus kochany, ja muszę się dużo jeszcze nauczyć. Dużo muszę poczytać tam teorii. Chcę przypomnieć, jak to kiedyś było. Bo ja nic nie pamiętam z tym. Pamiętam, że tu było tego. Tylko był ten znak, pamiętacie? Był ten znak, że gdzieś tam jak leżeliśmy, to był znak, że był chyba blisko, czy coś takiego, że jakiś Playker było. Właśnie chyba Playker właśnie pisało. Ja byłem fascynowany tego, że to będą jakieś bardzo fajne rzeczy. Okej, ja nie powinienem po tej stronie, tylko ja muszę jakoś tam wejść. Czy to stąd się dostanę? Te oddźwięki z schodzenia są dziwne, ale. Nie mówię, że zły.
Taki saving, bardzo fajne. Ej, ale widać, że ta gra jest naprawdę profesjonalna. Ej, to jest akurat, nie powinno tak być. Halo, co to jest? Twórcy gry, halo. Ej, gra ma taka dobra jest, ale co to jest? Ale czemu jest odbicie rąk? A nie... Nie, no to tak dziwnie wygląda. Może taki mieli zamysł, ale przecież to jest tragiczne. Dla mnie. Chyba, że ja mam coś w ustawieniach tak ustawione, że to tak dziwnie... Nie wiem. O, pamiętamy tą panią. Ona już chyba nie żyje. Pamiętam, jak zmierzyliśmy jej główkę. Maintenance, otwórz to. Ta gra jest, nie jest długa. Więc będzie pewnie z tego chapteru z 3-4 odcinki. Ale ja nagrywam to na tyle powoli, że ja nie wiem, jak długo mi to zejdzie. Ja naprawdę długo nagrywam, bo ja wolę po prostu niespokojnie wszystko sobie przechodzić. Ja lubię zwiedzać. Okej, to jest security jakaś, okej. Tego nie mogę kliknąć. Jest jakieś przejście. A tu? Nie da się wejść? Nie gadaj, że się tu nie da wejść. Ja bym sobie tu wszedł. Ale pewnie da się wejść. Jezus, Hagi Wagi, coś się z nim stało. W ogóle jest ten Hagi Wagi, on zginął w pierwszej części, już go nie ma. A ta pani różowa to też się pojawiło tylko raz, to też jest dziwne. Ta pani różowa też się tylko raz pojawiła, a to jest... Ty może Hagi Wagi się więcej razy pojawił, sam nie wiem. I gdzie ja powinienem pójść, bo już sam nie wiem. Maintains. No tu nie przejdę, to jest wszędzie zabarytykowane. Okej. Ja jestem ślepy? Czemu ja nie mogę tego kliknąć? Dobra, nie wiem. O? Aha, wcześniej nie mogłem wejść, a teraz mogę. Dobra, to jest śmieszne akurat. Dobra. Wchodzimy. Czyżby to była pomarańczowa, czy nie? Czekaj, grab. O kurde, to jest nowa chyba, bo tego nie kojarzę. Tak, jest git? O! Jest git. Nie, czekajcie. Nie jest git? Nie jest git. O Jezus, kochany. Ale mi sleczyło teraz. Kochany. Ale o co ci chodzi? Teraz można przejść. Ej, zarąbiste. Okej, czyli to jest ten pewnie Plaker, fajny. See the world through the eyes of a child on Elliot's Express. Let's go. Czyli zobacz świat... Nie, oczami dziecka. Dokładnie tak. Teraz ładnie przetłumaczyłem, bo tam się męczyłem. Close. Dobra, to jest za cicho. Ej, ta gra jest póki co na razie nie straszna, ale... Ja nie chcę dziś jumpscare'ów dostawać. No, chyba się otworzyło. O. I log. Ciu. O, jesteśmy. O nie, jedziemy! My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile.
Gdzie my jesteśmy? Look at your surroundings. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. Hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are. Gdzie my wchodzimy? After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love, and they deserve a safe home. That is why it is with enormous pride that, as the founder of Playtime Co., I announce PlayCare. Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, till such time they have all of that in you. May PlayCare bring joy, inspiration and smiles what? To all who enter these doors. Jak oni to zrobili? But what gives life its meaning if not a smile? Ale w ogóle przez jakie miejsce my przejeżdżaliśmy, żebyśmy... Wow. Ej, to jest ładnie. Ej, no serio? It's me again, no. Ali. Cool place, right? Ej, fajne. The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there. Jezus, gdzie tu leci? Dobra. Ej, patrzcie, jak to leci daleko. Co to jest? Okej. Okay. X, tylko trzeba ja przesadzić z nagrywaniem dzisiaj. Dobra, jeszcze nagrywam trochę. Wow, ej, to play... To place... Ej, naprawdę jest ładne. Wow. Postarali się. Wiem, że to jest... Że są mocniejsze gierki, jak takie jak Resident Evil, gdzie w ogóle już cała mapa taka dorąbana, mocna. Ale jak na Poppy Playtime, naprawdę nice. Naprawdę nice, podoba mi się. Dobra, tu jakiś key mówiłeś? Na środku. What? Hi there. I'm Piggy Piggy. Let's eat. Don't they says fetch? Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Yeah. Hey, I'm Chicken Chicken. Wanna come outside and hang out? No to to już taki typowy z FNAF-a, cikczka. Czy ja mogę tu wejść? Jo, ej, ale naprawdę ta miejscówka jest powalona. Już tam nawet wiem, skąd my przyszliśmy. Jakaś list. Okej, okay, czyli to będzie wszystko poblokowane i pewnie będziemy sobie chodzić od miejscówki do miejscówki. To mi się podoba. Czekajcie, ja miałem to z tytułu iść, ale... Tu nic nie ma, chyba że tu. A, bo ja mam F, żeby wklikać, dobra. Zapomniałem o tym. Okej. Okay. Ulala. No to jest trochę... Trochę duże. Ojejku, to jest kółka się robi, dobra. Co my tu mamy? Jasne. Ja mogę przesuwać. Wiecie, co było w Poppy Playtime fajne, że
w innych chapterach, że dało się przyciągać rzeczy. Teraz totalnie widzę, że się nie da tego robić. Co jest... O, da się, nice! Nice! Haha! Ale to jest satysfakcjonujące. Okej, ale co ja mam zrobić? Okej, to są jakieś wires? Okej, dobra. No dobra. To chyba nie będzie nic więcej. Wow, ale... Czemu się na przykład niektórych nie da? O, a czemu się tego nie da? Halo, twórcy gry, naprawcie te rzeczy, bo naprawdę... To jest naprawdę najbardziej satysfakcjonująca rzecz w tej grze. Że da się poruszać przedmioty. O. Niektóre się da nie... O! Come on, daj! Któreś z tych rzeczy? No nie no. Do dupy ta gra, nie no, żartuję. Dobra, powiedział jakiś... Czyli tam prawdopodobnie. Dobra, idziemy. Czy ja się tu jakoś przedostanę, czy... Oj, czy będzie problem? No trzeba słuchać, co on gada tutaj, bo będzie naprawdę problem. Patrzcie, ile to jest rzeczy. Wow. Ho, ho. Playhouse. Chciałbym tu wejść, ale nie w tym odcinku pewnie. Czyli to są drzwi dotąd. Tak, i teraz mamy taki unlock system. Saving. Ok, wchodzimy tutaj. To by było idealne miejsce, gdyby wyszedł. Co nie? Ten gościu. Więc prawdopodobnie tu wyjdzie nam za chwilę, ale... Wow. Że całe... O kuźwa mać. Welcome to the gas production zone, the beating heart of the whole evil Playcare system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Huh? Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. Huh? That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. Wow, ej! Powiem wam, tu mi szczerze trochę laguje. Znaczy, może nie laguje, ale... To jest duże miejsce i bardzo mi nagle ścina, to mi się nie podoba. Bo się strasznie duże miejsce, ale to jest bardzo... Bardzo ogromne miejsce. Ta muzyczka w ogóle i jaki klimacik dodaje, ja kocham takie muzyczki właśnie. To jest właśnie z tego znane Ploppy Playtime, z takich starych muzyczek, takich... Które nadają grozy w jakiś tam stylu, bo są takie... O! Właśnie z tego głównego menu takiego z pierwszego chapteru. Ta muzyczka szczególnie. To mogę słuchać codziennie, naprawdę. Ja mogę na YouTubie to puszczać, słuchać i mieć takiego... O kurde, ale bym... Naprawdę, jakbym ja miał tu żyć, tak w przestrzeni takiej magicznej w mojej głowie, to bym chciał tutaj żyć. Ale oczywiście nie sam. Chcę chodzić po takich ogromnych miejscach, cholera jasna. Dobra. Czemu to nic nie działa? Do not enter. I won't. Dobra. Czekajcie, ja stamtąd przyszedłem, to ja myślę, że muszę tu najpierw pójść. Jejku, jakie to jest duże! Press here. To jest ten kat. Dobra, nie wiem. On się jakby nie odzywał, bo... Cicho bądź!
Ja pierdolę. O, kaseta chyba, nie? Czy nie? Chyba nie. Nie, o dobra, znalazłem. Znalazłem. Tu mamy to zielone. Dobra, widzowie, to jest tak skomplikowane. Proszę, za chwilę skończymy odcinek. Po tym VHS się zakończymy. Okej, czyli tylko prawo mogę zmieniać. Wow, mamy czerwoną. Różową. Dobra, jestem idiotą. Obejrzmy to. I zakończ. Okej. Okej! Nowy prototype. Let's go. Extended wireframe. To jest dużo. To się przydaje do swapping hands is easy. To się przydaje. Jets, wow. To break long fails. What? Ale ta muzyczka tutaj. Jezus, ale ja nie lubię czegoś takiego w grach. Not all ground is safe to touch. Thank you. Ale ja nie lubię czegoś takiego, że w grach, zależnie jak się po prostu będziesz patrzył, to będzie muzyka tak leciała. Mi się to nie podoba w grach. Bo strasznie mi się nie podoba, jak nagle mega słyszę na lewo ucho na przykład, a nie chcę tak. Dobra, miałem zakończyć, więc zakończę w tym odcinku... zakończę w tym miejscu, tak chciałem to powiedzieć. Dziękuję za oglądanie. Następny odcinek pojawi się oczywiście jutro. Naprawdę fajna gierka. Jutro nagram wszystkie odcinki, jutro będzie pierwszy... Znaczy jutro. Bo wy nie wiecie po prostu, o czym ja gadam. Jak wyjdzie pierwszy odcinek, to po prostu wrzucę drugi, nie? Bo to nagle wyjdzie, nie? Więc jutro się pojawi następny. Jutro też prawdopodobnie wrzucę, czyli będzie... w niedzielę będzie odcinek, ten pierwszy, czyli ten dzisiejszy, ale zobaczymy. Widzimy się jutro i do zobaczenia, papa. A ja będę szedł powoli spać.